Oczywiście prewencja jest dużym wyzwaniem i może przynieść bezpośredni wpływ na poprawę zdrowia społeczeństwa i na tym trzeba się skupić. Cała konferencja jest temu poświęcona, aczkolwiek dla mnie, z mojej perspektywy, tutaj jest bardzo ważne powstanie ABM-u, Agencji Badań Medycznych, która umożliwi również pewne podejście do rozwoju innowacyjnych badań klinicznych w Polsce. Wielu pacjentów, którzy obecnie pozostają już bez żadnych możliwości dostępu do nowych terapii, poprzez wspólne badania innowacyjne, kliniczne w Stanach Zjednoczonych, w MD Anderson i w Polsce, współfinansowane przez Agencję Badań Medycznych w Polsce, mogą przynieść te nowe terapie bardzo szybko do potrzebujących pacjentów w Polsce. Są to więc druga rzecz, oczywiście pewne innowacje, które tam są w dziedzinie poprawy zdrowia bezpośrednio, czy leki, czy opieka społeczna, czy diagnostyka. Te wszystkie rzeczy będzie można też znacznie szybciej przenieść do Polski w oparciu już doświadczenia w MD Anderson. Przykładowo nowe leki, większość nowych leków na świecie jest testowana, w onkologii jest testowana w MD Anderson. Każda większa firma przychodzi na początkowych etapach, faza pierwsza badań klinicznych, jak i również zaawansowane fazy badań klinicznych. W MD Anderson tworzyliśmy oddział fazy pierwszej badań klinicznych, tylko poświęcony fazie pierwszej, czyli te nowe, eksperymentalne, innowacyjne badania nad nowymi lekami, nowymi terapiami, kombinacjami leków. Tutaj chcę też pewien kredyt powinniśmy przyznać w Polsce, ponieważ otwarto, trochę wzorowane na naszym, też trochę przy współpracy, udzieleniu pewnych informacji naszych w oparciu o nasze doświadczenia, otwarto w Centrum Onkologii na Ursynowie też fazę badań pierwszą klinicznych. I to jest ten element, że jesteśmy przygotowani na przeniesienie tych innowacji również do Polski, że mamy już pewną infrastrukturę i pewne doświadczenia, rozpoczęto w Polsce, by takie badania robić i są przygotowani na współpracę naukowcy po jednej i po drugiej stronie.